Także myślę, że na tą liczbę osób, które zostały tutaj przebadane, a mieliśmy zapisane w sumie 620 osób, pewna grupa osób nie stawiła się na to badanie pewnie z różnych względów indywidualnych. Natomiast tych potwierdzeń zakażenia osób nie jest aż tak dużo, w związku z tym możemy powiedzieć, że na terenie naszego powiatu takiego znacznego zagrożenia epidemiologicznego nie ma, jak się spodziewaliśmy. Tutaj, korzystając z tej okazji, chciałem bardzo serdecznie podziękować zarówno żołnierzom 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, jak i również 5 Pułkowi Chemicznemu Starnowskich Gór za właśnie organizowanie tego punktu, za koordynowanie działań, za przygotowanie całości akcji. Myślę, że była to bardzo sprawnie działająca grupa osób wyspecjalizowanych w tych działaniach. Mogliśmy sobie też uzmysłowić, jak taki punkt mobilny może być zorganizowany, ile osób musi być zaangażowane. Jest to też jakieś doświadczenie na przyszłość, zarówno dla nas tutaj, samorządu powiatowego, jak i myślę, także kolejne ćwiczenie dla wojska. Ja myślę, że oddałbym na chwilę głos tutaj przedstawicielowi 9 Brygady Obrony Terytorialnej, żeby też ze swojej strony ocenił tą akcję, a potem myślę, że chciałbym jeszcze raz zabrać głos. Jak wyglądało to na miejscu? Czy wszystko przebiegało sprawnie? Mieszkańcy nie stawiali jakiegoś tam oporu? Czy wszyscy dostosowywali się do waszych poleceń? Jak to wyglądało? Wszystko przebiegało zgodnie z planem. Nie było żadnych negatywnych sytuacji. Żołnierze, zarówno żołnierze 9 Łódzkiej Brygady 91 Batalionu Lekkiej Piechoty, żołnierze 5 Pułku Chemicznego wykonywali swoje zadania na bardzo wysokim poziomie. Współpraca zarówno z mieszkańcami powiatu, jak i władzami przebiegała bezproblemowo. Dla nas to było kolejne zadanie. Kończymy tutaj. Zachowujemy gotowość do działania, do wsparcia zarówno powiatu wierszowskiego, mieszkańców tego powiatu, czy to w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, czy w innych działaniach. Mam nadzieję, że to nasze świadectwo tutaj pokazało, że zarówno Wojsko Obrony Terytorialnej, wojska operacyjne są w ciągłej gotowości do wsparcia, do reagowania na różne sytuacje. Jak tutaj widzę, po twarzach są również terytorialsi z powiatu wieruszowskiego, a więc mieszkańcy służą mieszkańcom. Tak, oczywiście. Taka jest opcja szkoleniowa, że szkolimy się tam, gdzie mieszkamy, działamy tam, gdzie mieszkamy. Mam nadzieję, że również ta akcja wpłynie pozytywnie na ilość żołnierzy z powiatu wieruszowskiego w szeregach mojego batalionu. Tak, no i myślę, że w tym podsumowaniu czas też na podziękowania. Tutaj chciałem serdecznie podziękować wojewodzie łódzkiemu Tobiaszowi Bocheńskiemu, a także pani dyrektor Dorocie Gajewskiej z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego za jakby przychylenie się do zorganizowania tego przedsięwzięcia, a także pani dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, zastępcy pani dyrektor również, która tu bezpośrednio z nami współpracowała, przede wszystkim ze starostwem powiatowym przy organizowaniu tego przedsięwzięcia. No i również podziękowania dla sanepidu w Wieluniu, który ze względu na to, że nasz sanepid, no, pracownicy sanepidu powiatowego w Wieruszowie przeszli na kwarantannę, w związku z tym sanepid wieluński nas obsługiwał i ta współpraca tutaj układała się bardzo dobrze. Myślę, że spełnili wszyscy swoją rolę. Także nasz sanepid w początkowym okresie organizacji również tutaj współdziałał, żeby można było to przedsięwzięcie zorganizować. Chciałem bardzo serdecznie także podziękować władzom samorządowym gminy Wieruszów, bo wspierała nas tutaj organizacyjnie i również w wyposażeniu tego punktu panu burmistrzowi Rafałowi Przybyłowi, a także innym współpracownikom miasta, którzy bezpośrednio tutaj wykonywali pracę. Bardzo serdecznie dziękuję pracownikom starostwa powiatowego, którzy
przyjmowali zgłoszenia, ale także tutaj bezpośrednio obsługiwali w tym punkcie mobilnym, między innymi Wojtkowi Wróblowi, który tutaj no, z zaangażowaniem pracował na równo ze służbami wojskowymi, więc myślę, że pod tym względem spełnili tutaj swoją rolę. Natomiast jakby całością tej sprawy koordynował wicestarosta Stefan Pietras, jemu serdecznie właśnie też dziękuję przy tej okazji. Podziękowania kieruję także do dyrektora Domów Czasów Dziecięcych w Głazie, bowiem zabezpieczył na potrzeby żołnierzy noclegi. Tutaj nie musieliśmy ponosić kosztów z tego tytułu. Szpital powiatowy przygotował obiady, w związku z tym jakby od tej strony zaopatrzenia takiego bezpośredniego żołnierzy mieliśmy tutaj nasze potrzeby zrealizowane przez te właśnie jednostki. Myślę, że jest jeszcze sporo osób, którym powinienem złożyć podziękowania. To między innymi też weterynaria, ponieważ udostępniła maty dezynfekcyjne i także no, inne osoby, które tutaj się w szczególny sposób angażowały z terenu naszego powiatu. A przede wszystkim chciałem podziękować tym osobom, które wzięły bezpośredni udział w tych badaniach, bo właśnie to dla nich było skierowane to działanie i wysiłek wszystkich tych osób, które tą akcję organizowały. I korzystając z tej dzisiejszej sposobności, chciałem, proszę Państwa, złożyć podziękowania, może na razie takie skromne na piśmie. Może tutaj na ręce pana pułkownika, ale dla dowódcy 9. Łódzkiej Brygady.